Jesteśmy teraz w namiocie Fundacji Terra Desolata. Jest ze mną pan Kamil Niemczak, który, no właśnie, opowie nam o takim ciekawym miejscu. Tu są chyba prowadzone jakieś wykopaliska. Tak, tak jak widać, są prowadzone wykopaliska i to z użyciem wykrywaczy metali, takiego ręcznego wykrywacza metali, który właśnie w tej chwili chłopiec trzyma. Za pomocą takiego wykrywacza można namierzyć przedmioty metalowe, które się znajdują w ziemi. I tu właśnie dzieciaki poszukują takich różnych metalowych przedmiotów. To tak, pozwoli pan, że się zapytam, czego tutaj dzieci szukają. Cześć, dzień dobry. Hello, dzieciaki. Cześć. Jak tam? Czego szukacie? Jest. Co tutaj jest ciekawego? Szukacie rzeczy metalowych. Rzeczy metalowych? Dobra, ale jakie są rzeczy metalowe? Tutaj kolega. O, pokaż. Trzyma w rękach już zebrane. O, tutaj to już wykryło. A, jest coś, wykryło. Pokaż. A, ale super. No, widzę, że nawet klucz jest. Nawet klucz jest? Tak. To wszystko znaleźliście tutaj? Tak. Super, no to naprawdę, widzę jakieś sprężynki, no dużo skarbów, naprawdę. To jest pierścionek. A czyli można znaleźć dużo skarbów, które, no właśnie, pierścionek między innymi, ale Fundacja Terra Desolata to jest nie tylko ten punkt wykopaliskowy, który tutaj wskazaliśmy, ale również cały namiot, w którym znajduje się wiele również innych atrakcji. Pytanie, jakich? Tak, ponieważ tematem tegorocznego pikniku są maszyny, to my też o maszynach, tylko na nasz sposób, czyli archeologicznie. Można u nas zobaczyć różne przedmioty, które były wykorzystywane przez ludzi w przeszłości. Tutaj między innymi niektóre repliki zabytków, a inne właśnie różne nasze znaleziska znalezione podczas badań powierzchniowych. A gdzie je znaleziono właśnie? Skąd te przedmioty się wzięły tutaj u Państwa? My głównie szukamy różnych przedmiotów na Mazurach. Tutaj na przykład ta łyżko widelec z czasów II wojny światowej pochodzi z ostatnich badań. Natomiast tutaj mamy bardzo ciekawe przedmioty, które są rekonstrukcjami zabytków takich sprzed 1500 lat. To jest na przykład grzebień taki z pochewką, który został znaleziony na stanowisku w Zalcu, też na Mazurach. I właśnie taki bardzo bogaty, zdobiony grzebień udało nam się zakupić, jakby odtworzony, żeby pokazać, jak takie zabytki wyglądały w rzeczywistości. Jasne, tutaj widzę w głębi też, to jest kołowrotek, prawda? Tak, to jest kołowrotek. Tutaj koleżanka pokazuje, jak wyglądały takie właśnie takie zajęcie, które polegało na przędzeniu takiej nici. Ja przepraszam, czy ja mogę spróbować? Tak? Dobra, bo... Jak koleżanka na kołowrotku jest trudno. Ale to... Nie wiem, czy pan chce się... To oddam pani mikrofon, bo... No cóż, jak już jest w takim miejscu, to trzeba próbować różnych rzeczy. I teraz pytanie, co ja mam robić? Czyli... Musimy się podzielić zajęciami. Czyli aha, tak, ja dobra. Najpierw będę tutaj kręcić kołem, pan nie będzie kręcić. Dobra. Będziemy wyrywać. Tak, ja potrzymam mikrofon w takim razie. Aha, dobra. Tak. Wyciągać. Czy ja to napędzam? Aha. Okay. Podawać autek. Aha, dobra. Nie możemy szarpać w tę stronę, tylko musimy mu oddawać. Aha, dobra, bo on cały czas chce tej wełny więcej. To nie jest wcale proste, proszę Państwa. Więc już chyba oddam, bo nie wiem, czy ja czegoś nie zacząłem właśnie. Mam nadzieję, że nie. Nie, zdecydowanie nie. Dobra, ale rozumiem, że to jest, że to był sposób, w jaki wytwarzano przed wiekami nici. Z runa owczego wytwarzano nić. No i z tej nici można było wykonać dalej jakieś rzeczy w procesie tkania, w procesie dziergania. W każdym razie teraz muszę panu wszystko poprawić tutaj. Pani zdecydowanie sprawnie to idzie, a jeszcze zdążyłem to zepsuć. No ja dzisiaj po prostu mam takie szczęście, że ciągle mi albo coś upada, albo psuje, więc mam nadzieję, że tak dalej nie będzie, ale mamy kolejne fajne miejsce ciekawe. Jest ciąg dalszy. Tutaj na przykład mamy różne rodzaje świdrów. Ten jest taki w miarę współczesny, tak powiedzmy sprzed 50 lat, ale tutaj mamy świdrę, którego na przykład używano w średniowieczu. Takie tego typu świdry zademonstrujesz, Piotrze? Oczywiście. Nakręcało się podstawkę i teraz, dzięki temu, że zmagazynowała się energia w cięciwie, można bardzo skutecznie wykonywać wiercenie. Nasi goście tutaj przywiercają się przez deseczkę. Zajmuje im to zazwyczaj około 2 minut przez taką mniej więcej centymetrową deseczkę. No, przesadzam, minuty. Ale widzę, że wiertło jest metalowe, czy tak, z którego wieku to jest to urządzenie? Mówię o urządzeniu. W jakim wieku to urządzenie zostało stworzone i co tutaj wtedy się pojawiało na końcu? To jest bardzo stara konstrukcja, na pewno używana już w IX wieku, często wykorzystywana na wszelkiego rodzaju piknikach odtwórczych. Mamy tutaj mamy żelazne wiertło, natomiast kiedyś końcówka mogła być drewniana, pokryta warstwą żelaza, ewentualnie mógł być metalowy trzpień późniejszych. To pozwalało uzyskać
powierzchnię wiercącą, nie tracąc, nie wykorzystując jednocześnie aż tak dużo dosyć cennego metalu. Myśl technologiczna z IX wieku. My ruszamy dalej, tam widzę kolejne ciekawe rozwiązania. Tak jest. Dalej mamy parę też zabytków archeologicznych, które możemy znaleźć na różnych wykopaliskach, na przykład taką łyżwę, która została wykonana z kości końskiej. Widać wyraźne ślady wyświecenia, ponieważ właśnie kiedyś używano takich łyżew zrobionych właśnie z kości. Albo młotek zrobiony z poroża jeleniego. Też tutaj przechodził trzonek, tą częścią się uderzało. Właśnie takich młotków również dawniej używano. I tu mamy krosna, jak sądzę. Nie krosna, tylko żarna. Właśnie, krosna były wcześniej. Można zobaczyć właśnie, jak wyglądał proces właśnie mielenia takich żaren na mąkę w dawnych czasach. Nie było to łatwe, było to bardzo pracochłonne. Spędzano nad tym całe dnie niemalże i można przekonać się na własnych rękach, jak coś takiego się robiło. Czyli tak przed wiekami wyglądało my i technologię. My ruszamy dalej. Dokładnie. Bardzo panu dziękuję za tę opowieść. A co do opowieści archeologicznych, to tak naprawdę w tym miejscu, w którym się znajdujemy, jest takich historii więcej. Tutaj Uniwersytet Warszawski ma swój ośrodek badań nad antykiem i w tym miejscu również chcielibyśmy Państwu pokazać, jak wygląda to miejsce, co tutaj się znajduje. Dzień dobry. Już tutaj spotkaliśmy się wcześniej z panem Pawłem. Dzień dobry. Witam. Zresztą mój imiennik, równie zafascynowany tym wszystkim, co tu się dzieje, ale równocześnie posiadający głębszą wiedzę. Proszę powiedzieć, co tu mamy ciekawego? Tutaj mamy pokaz antropologiczny, który ukazuje mechanikę działania ludzkiego ciała. Jakie uszkodzenia poprzez wykonywanie różnych czynności mogą pozostać na kościach? Coś więcej powiedzieć na ten temat? Ja się zapytam zdecydowanie koleżanki. Co tu mamy, proszę powiedzieć? W momencie, kiedy zbyt osiadły tryb życia prowadzimy i nie dbamy o przestrzenie międzykręgowe, no to mogą nam się pojawić tego typu osteofity na kręgach, na trzonach kręgów, które po pierwsze bolą, a po drugie powodują zrastanie się stopniowe poszczególnych kręgów. A skąd te kości się u Państwa wzięły? To mnie zastanawia najbardziej. Są to szczątki ludzkie pochodzące mniej więcej z późnego średniowiecza, z większości ze stanowiska Wiślica i znajdują się w kolekcji dydaktycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi studenci uczą się na ich podstawie osteologii po to, żeby wiedzieć, jak w swojej pracy terenowej, a prawie każdy archeolog może liczyć na to, że spotka się w życiu z eksploracją szkieletu, w jakiś sposób odkrywać, jak dokumentować, jak zabezpieczać i przekazywać do badań, a niektórzy także, którzy zajmą się później już analizą tych kości, będą zadawali sobie takie pytania, jacy to ludzie, jak żyli, jaka była ich kondycja lub o rytuały. Z całą pewnością przydaje się tutaj wiedza z anatomii człowieka. Ruszamy dalej. Bardzo Pani dziękuję za tę opowieść o kościach. A tu z kolei mamy co? To są zdjęcia Państwa, jak sądzę, stanowisk archeologicznych. Tak, to są zdjęcia stanowisk archeologicznych. To są obrazy satelitarne i to, jak stanowiska archeologiczne wyglądają z kosmosu. I tu za zadaniem mamy nie tylko wskazanie stanowisk, ale także obiektów archeologicznych, które się znajdują przy stanowiskach. Przykład, tu mamy Gizę i chciałam pokazać, że Giza to nie tylko piramidy, ale także wiele innych monumentów dookoła. I następnym zadaniem jest znalezienie dwóch zdjęć, które pokazują to, co widzimy na zobrazowaniu satelitarnym. Czyli w przypadku Gizy mamy tutaj mastaby dostojników, którzy są pochowani dookoła piramid. Mamy także przykłady skanowania laserowego, tak zwanego lidaru, gdzie skaner laserowy przebija się przez dżunglę na przykład i widoczne są obiekty. Gda pan mi momencik, zaraz znajdę. To jest stanowisko Angkor Wat w Kambodży, gdzie mamy właśnie usuniętą komputerowo warstwę roślinności i dzięki temu widać bardzo dokładnie wszystkie struktury archeologiczne, które są widoczne na powierzchni Ziemi. Niezwykle ciekawe ostatnie pytanie do Pani. To są stanowiska archeologiczne nie Uniwersytetu Warszawskiego, czy również Uniwersytetu Warszawskiego? Również Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy także stanowisko Nowe, które bada nasz ośrodek. Mamy stanowisko Gebelein, w którym również prowadzimy badania. Oraz prowadzimy badania w okolicach. Na przykład są prowadzone badania w Sakarze, które są nieopodal Gizy. Dziękuję Pani bardzo za tę opowieść. To jest bardzo ciekawe. I tu mamy kolejną historię. Jesteśmy w stanie tutaj chyba opowiedzieć, jak wyglądają w kolejnych wiekach warstwy Ziemi się układały, prawda? Tak, dokładnie.
W ogóle cały ten pokaz pokazuje metodykę pracy archeologa, zaczynając od podstaw, czyli pokazanie teorii, czym jest archeologia, na czym polega nasza praca, jak wyglądają zabytki. Kolejna część znajduje się tam na zewnątrz, przy piaskownicy. To mnie bardzo intryguje, bo to, co się znajduje na zewnątrz, to jest kolejne stanowisko archeologiczne, które dziś oglądamy. I tu z kolei chyba jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda praca w terenie. Tak, tutaj mamy piaskownicę, która ukazuje wykop archeologiczny. I pokazujemy tutaj, w jaki sposób wykopywać zabytki, tak żeby ich nie uszkodzić, tak żeby nie naruszyć specjalnie warstw, żebyśmy mogli jak najwięcej informacji odczytać. Po wykopaniu zabytków, tutaj jeszcze mamy dla przykładu pokazany, jak wyglądał grób z czasów neolitu. O, właśnie w ten sposób. Wraz z inwentarzem, czyli przedmiotami, które towarzyszyły zmarłemu. I po wykopaniu zabytków przechodzimy do ostatniej części, czyli do miejsca, gdzie są opracowywane. Na przykład ceramika jest zlepiana tak, żeby powstał jeden garnek. Tutaj można to zobaczyć. Jak się opisuje zabytki, rysuje je. No i na końcu uczestnicy warsztatów dostają dyplom. Czyli tak naprawdę cała gama naprawdę niezwykłych opowieści o archeologii. Wiele można się dowiedzieć, wiele można się nauczyć. My zapraszamy do dwóch stanowisk, bo o dwóch opowiadaliśmy. Opowiadaliśmy o stanowisku C15 i C16. Tu jeśli Państwo chcielibyście zobaczyć, no, od choćby takie różnego rodzaju skorupy, garnki, warstwy, kości oraz stanowiska archeologiczne, to po prostu zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy.